bo kolejny odcinek Bushman na tropie, a w nim wiosna, wiosna na Sylwestra, zima na Nowy Rok. Tak, tak, takie rzeczy tylko z nami. Do tego dzicz, przygoda, skarby, bruscy, minerały różne drogocenne oraz kupę informacji. I ten odcinek nazwiemy Sensacje z Bushu. No, to wy oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, hejtujcie jak chcecie. Do miłego seansa. Dotarliśmy na miejsce noclegu. Klimacik, bajka. A tam, za tym lasem, tam jest, są ruiny osady Grozizer. Pierwszy osadnik to był 1620-1630 rok mniej więcej. Czyli trochę lat temu. 300 blisko. Tak więc historia tutaj jest dość spora. Osada miała 50 budynków. Dużo mieszkańców. Mieszkańcy się zajmowali łowiectwem, łowili ryby, polowali, traperstwem można powiedzieć. Do tego przemytem, czyli trudniej wydobywaniem złota. Chciałem zauważyć, że mamy dzisiaj 31 grudnia, a śniegu w górach nie ma wcale. No nie ma wcale śniegu, no dobrze, że jest lód. Fajny lód, tak klimatycznie jak na Alasce prawie. No nie ma śniegu, ponieważ no kuźwa, no mamy ocieplenie klimatu. No nie podlega to dyskusji, że jest coś takiego ocieplenie klimatu. Chociaż niektórzy twierdzą, że to jest wymysł ekologów i to jest kłamstwo. Bójdy na resorach. No to ja bym chciał tych inteligentnych ekspertów, prawilnych ekspertów od zmian klimatu i ekologii, środowiska i w ogóle o potwierdzenie, dlaczego w grudniu, właściwie już prawie że w styczniu, w górach, na wysokości plus minus 1000 metrów, w górach, które są jednymi z najzimniejszych w Polsce, nie ma śniegu. No tak, szczególnie jak jesteśmy w warunkach zimowych, odpowiednie przygotowanie ogniska jest bardzo ważne. Odpowiednia ilość opału to mamy przygotowaną. Musimy zawsze sobie zebrać więcej niż zakładamy, że zużyjemy. Zabezpieczyć palenisko, mokre drzewo sobie ułożyć tak, żeby się suszyło podczas palenia. I tak należy postępować i najlepiej jest na przykład zbierać, tak jak jesteśmy tu w tym fajnym miejscu nad rzeczką, zbierać drzewo, które zostało wyrzucone przez wodę, bo jest tak wysuszone i jesteśmy zgodnie z filozofią Leave No Trace, tak? Nie obłamujemy gałęzi, a mamy drewno, które tak czy inaczej poszłoby w pizdiet w dół i potem do Morza Północnego. Zgadzam. No, to odpalamy. Mamy 1 stycznia, jest śnieg, czyli to co chcieliśmy. Ogniseczko się pali, śpiwór się prawie spalił. Już jest jedna rzecz. Przy suszeniu, ułamek sekundy, bo to sztuczyzna też się szybko spala. Ale co gorsza, dużo z was używa na pewno butelek BPA Free, typu Nalgene. Można używać a la manierka. I efekt używania, próbowania ogrzania lodu w środku, jakieś 20 cm od ogniska takiego, które nie jest wcale wielkie, się kończy w ten sposób. O, bąbelek. Ten cycek trochę puszcza. Taki mniejszy bąbelek i stopiona ta uszko. Taki dydek duży w nalgence i stopiony też ten dziubek. Pierścień albo dziubek. To się robi takie miękkie i śmierdzi stopionym plastikiem. I najlepsza jest butelka coli. Coli nic nie zabije. W coli się nic nie stało. Dlatego unikajmy butelek za 40 zł, kupujmy zdrową kolę. Tak. Pom pom, my tu prawie dopakowani do końca. To tarpa zwinąć się w plecaka wepchnąć, a tu było miejsce po ognisku. Jak widać zamaskowane, o tu było, tu. Za miejsce zamaskowane, tak żeby nie było widać. W miejsce było w ogóle wybrane tak, że same kamyszki, jakieś igliwie, bez mchu i tak dalej, żeby było raz bezpiecznie, dwa najmniejsze oddziaływanie na środowisko i zero popiołu. Wszystko zutylizowane, zlikwidowane. Ważne jest to, żeby nie niszczyć środowiska, nie degradować go optycznie,
czyli nie widać nic po nas i żeby ludzie nie widzieli, gdzie obozujemy, nie? No. Tu taki kwadrat, nie wiem, czy to dobrze widać. Drona się nie dorobiliśmy, więc nie zrobimy z nagrania z powietrza. O, tu lepiej widać, niższy taki segment. To jest jedna z 20 ostałych się ruin osady Gros Iser. W sumie było 50 budynków. To nie wiem, czy mówiłem już, czy nie mówiłem, ale było 50 budynków. A ostało się 20 ruin plus jedna ta. Jeden niezniszczony budynek, chatka górzystów. O, pum, 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 rzeka Izera. Izera w sumie płynie sobie do Czech, tam są Czechy. I mieszkańcy Gros Iser tutaj łowili pstrogi, dalej można je spotkać, szukali w niej złota, szmaragdów, rubinów i co ciekawe, jest tu taki minerał, był wydobywany czarny, ileminet, czy ileminit, jakoś tak, i tutaj zwali go Izerimitem. I on również występuje na Księżycu na przykład, taka ciekawostka. Czyli tutaj kosmici musieli być albo coś, więc bardzo taka rzecz dziwna co najmniej. Złoto można znaleźć, sam szukałem. Właśnie sobie wędrujemy wzdłuż torfowiska Izery, obszar Natura 2000. Jak widać, te świerczki są małe, ale bardzo zbite, jądrne. Dopiero po jakimś czasie, jak już urosną, zaczynają rozkraczać normalne drzewa. Jest to skutek taki, że to jest jeden z najbardziej wrednych klimatycznie środowisk. Tak. Suma opadów 1200 mm w porównaniu z polską resztą 600 mm do 800. No, tu rekord to był 1600 mm na metr kwadratowy. Do tego jeszcze w 96 roku, bodajże 20 lipca, było minus 5,5 stopnia. No to sobie można wyobrazić w lipcu takie temperatury. No, dlatego to jest polska Syberia i tu było zimniej niż w Suwałkach. Do tego jeszcze mamy duże opady śniegu. Były duże opady śniegu, póki nie nadszło globalne ocieplenie w wersji hard. No ale na szczęście mamy śniegu odrobinę. Weszliśmy z tej otwartej hali izerskiej. W sumie hala izerska to się tak ten. Podobno jest to nazwa niewłaściwa, bo powinno się mówić Wielka Izera. Ktoś kiedyś powiedział hala izerska i tak się przyjęło, nawet na mapach to mamy. No, ale wracając do torfowiska, to ciekawostką jest taka, że jest tutaj to torfowisko całe, bo ma ponad 400 hektarów ten rezerwat. To jest obszar Natura 2000. Do tego ma, jeśli chodzi o zatorfowienie tego terenu, jest porównywalne z zatorfowieniem w Finlandii. To jest aż 40% torfu. No to sobie wyobraźcie, ile tego dziabajstwa tu jest. Dlatego mieszkańcy Gros Iser w momencie w XIX wieku, jak zaczęli się pojawiać kuracjusze, również Niemcy w większości, i tu przychodzili na spacerki, to kolejna turystyka rosła jak to wszędzie, tak, procesy turystyczne, i zaczęli wydobywać torf, który zjeżdżał na dół, i ten torf służył do robienia wód borowinowych zdrowotnych. Mamy tutaj też dużo endemicznych roślinek wpisanych na księgę czerwoną roślin zagrożonych wyginięciem. Wełnianki dwie. Do tego mamy brzozę karłowatą, to mówiłem w jednym odcinku nawet o tym, więc jak kto nie oglądał, musi nadrobić. Do tego sosnę jedną mamy, też taką rzadką tutaj. Do tego mamy jeszcze, były tu spotykane rysie, sam widziałem w nocy, więc same uszy i oczy. Wilk był notowany, czyli bardzo dobrze, że wilki się pojawiają. Do tego była wydra tu w Izerze i jest też zwierzęta zagrożone skrajnym wyginięciem, na przykład nornica alpejska. Tak, jesteśmy w Polsce cały czas, a nie w Alpach. No, nornica alpejska, nie sfilmujemy, nie sfotografujemy jej raczej, bo jej jest mało, jeżeli jeszcze w ogóle tutaj jest. Poza tym jest pewnie pod śniegiem, po tym olbrzymimi 5 centymetrami śniegu, albo nawet nie 5. No,
Jagnięcy Potok, tam jest jedna chata, tam jest druga chata, tam jest trzecia chata, za tą górką jest kilka kolejnych chat, tu jest czwarta chata, tam jest piąta chata. Jak widać, niektóre ruiny są trochę lepiej zachowane lub gorzej. Jeden to był dość duży budynek, tam nawet, o, za brzuską jest okno widać, o, są pręty w oknie, czyli pewnie piwnica była tu, a tu mamy resztki, może gorzej zachowane, starego młyna, który tutaj sobie działał. W momencie, jak turyści zaczęli bardziej sobie przyjeżdżać i ten, to młyn zmienił trochę działalność bardziej na pensjonat, restaurację. Ale jak widać, został zdziebko zniszczony. Potwierdzeniem na to, że to rosyjscy żołnierze zniszczyli, czy są odpowiedzialni za degradację tych budynków wszystkich, może być to, że w latach 60. XX wieku w tym strumieniu, to Jagnięcym, znaleziono niewypał pocisku artyleryjskiego, co potwierdzało tezę, że Rosjanie, jak tu sobie przyjechali, ludzi nie było, mieli taki poligon treningowy dla artylerii. W sumie sam bym sobie tak postrzelał. Fajne cele mieli, chociaż z drugiej strony szkoda, że tych budynków nie ma. No ale co zrobić? Ale natura odzyskuje to, co do niej należy. Bardzo dość szybko, jak widać. Właśnie po tym trochę, jak Rosjanie tu przyszli i wystrzelali resztę, bo tutaj była stajnia Wojsk Ochrony Pogranicza, dlatego się ten budynek ostał. Potem w latach 60-tych, 70-tych myśliwi z partii, którzy mieli domek myśliwski. Potem to zaczęło upadać. A w latach 80-tych klub studencki, taki górski, czy tam turystyczny, zaczął się tym opiekować. A teraz mamy fajne schronisko klimatyczne. Zimą, jak chodzimy po górach, czy w ogóle robimy zdjęcia, chcemy wejść na przykład do takiego schroniska, albo ewentualnie do domu po prostu wracamy. Albo auta. Czy nawet auta. Trzeba pamiętać o jednym, że musimy zabezpieczyć sprzęt przed różnicą temperatur. Bo jeżeli wejdziemy z aparatem zawieszonym na szyi, to jest duże prawdopodobieństwo, że nam zaparuje i uszkodzi się wszystko. A jeżeli nie zaparuje tak, że nastąpią trwałe uszkodzenia, to może zamarznąć po ponownym wyjściu na dwór i wtedy no, mamy duży problem. Dlatego najprościej rozwiązać to w ten sposób, że wkładamy sprzęt cały fotograficzny do kabury, zapinamy szczelnie. Możemy wcześniej sobie wyjąć na przykład kartę pamięci, jak chcemy ją zgrać, żeby później już nie otwierać w pomieszczeniu. Musimy poczekać w domu, aż temperatura się wyrówna i wtedy dopiero możemy ewentualnie sprzęt... Dzień dobry. Sprzęt po prostu bezpiecznie wyjąć. Drugim sposobem jest włożenie aparatu do worka foliowego i postępujemy analogicznie, wchodzimy do pomieszczenia ciepłego, para skrapla się na powierzchni zewnętrznej worka, czy wewnętrznej, ale nie na aparacie i mamy sprzęt zabezpieczony, po wyrównaniu temperatur wyjmujemy go. Noc, mamy ochotę na jakieś ciekawe zdjęcia. Możemy wziąć sztuczne ognie albo latarkę. Aparat ustawiamy w tryb manualny na czas gdzieś około 15 sekund. Przysłonę, no możemy, to trzeba eksperymentalnie dobrać, ale możemy na przykład ją trochę obniżyć gdzieś do 13. ISO 100-200. Jedna osoba, wcześniej oczywiście ustawiamy ostrość na nią. Kręci różne piruety, co tam sobie wymarzy i wymyśli. Druga w tym momencie włącza aparat, oczywiście na samowyzwalaczu lub wężyku spustowym. No i efekty mogą być naprawdę niezłe. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest jeden z efektów. To jest od czołówki. Od czołówki. To jest od sztucznego ognia. Przybliżę, dobra. List poszedł. Tak. Jest list. Sobie idziemy takim skurcikiem, a tu na skurciku kupa lisa. Wiadomo po tym, że ma taką końcówkę, taką smukłą końcówkę. I najlepsza rzecz, patrząc za tropem lisa, to może kiepsko, to też kupa. Kiepsko widać. Pach.
czerwone i czerwone, więcej czerwonego. Mamy jakąś padlinkę. Więc teoretycznie jest szansa, że spotkamy lisa, co jest mało prawdopodobne, bo to szczwana bestia. No, a jak się uda, będzie na filmie, a jak się nie uda, to będzie tylko kupa lisa na filmie. Biegając od głównego wątku historycznego tego odcinka, dodamy taką atrakcję taką izerską, między innymi iluminaci, ale to jest lepsze. To ogólnie jest kapliczka jakby co, nie? Facet, dziecko, jedno dziecko tyłem i drugie dziecko tyłem w złym miejscu. Przypadek? Nie sądzę. Chce się wysikać, a tu tropy najprawdopodobniej rysia. Tu i tam. Nie wiem, czy to widać. O, spróbuję zejść i nie zjechać. O, tu, bach, 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 tam idą. Mierząc multitoolem, wyszło, że jest to koło 10 cm taki śladzik. Wow, śladzik ma. Idziemy zobaczyć, może jakaś padlina będzie. Tutaj wygląda, jakby były pazury. Tam nie ma pazuru. Co to jest? Tamte były takie typowo kocie. Tutaj te niektóre są takie bardziej psowate, wilczate. Coś. Nie wiem. Trzeba sprawdzić. Trzeba będzie sprawdzić. Idąc tropem tajemniczości Izer, dotarliśmy do, jak widać, gęsty las, daleko od cywilizacji, zero śladów ludności, a tutaj taki zejście do jakiejś piwnicy. O, dobra, tam, jak widać, gigantyczne, woda jest i tam też. No, lata, o. Widać? Łopanie. Dobra, spróbuję zejść trochę niżej. Tu na ten kaklot. O. Dobra, jest głęboka woda. Nie wiem, czy wy to widzicie w kamerze, ale jest. Właśnie, to są te tajemnice Izer. Tu ładne widać cegiełki odpiwnicze, nie? Tu jakieś belki stropowe. No, parę metrów to długości ma. Z tej strony patrzymy to samo, też belka stropowa. Nie no, jest klimacik. W takich miejscach właśnie w Izerach można skarby, o, skarby znaleźć. No, przygoda. Ryzyko włazić w takie miejsca, ale jeżeli tam jest złoto, rubiny poukrywane przez faszystów, Trzecia Rzesza i te sprawy, albo przez ruskich, bursztynowa komnata tam może być. A my idziemy do auta. No, po co mi bursztynowa komnata? Starczy mi kasa z prowadzenia bloga. No. O tym miłym akcentem kończymy kolejny odcinek Bushman na tropie. No, może do jutra odskrobię.